Dzień dobry Państwu, nazywam się Janusz Turowski, występuję na naszej konferencji już od 28 lat, czyli od 12 konferencji. Można przypisać, że jest to wina nieobecnego pana profesora Janusza Pudnego, który mnie nakłonił do przygotowywania różnego rodzaju wystąpień, na początku poświęconych gospodarce energią cieplną, z zagadnieniem związanym z kotłami, z emisją zanieczyszczeń. No i z czasem to się rozwinęło i wyewoluowało w takim kierunku, jak Państwo to tutaj widzą w tytule, nie tylko energia, środowisko i mleczarstwo, ale jeszcze i klimat. A gdybym chciał Państwa zamęczyć całkiem, to jeszcze bym do tego tytułu dopisał i dieta. Dietę sobie pominiemy, ale od energii, środowiska i klimatu i mleczarstwa nie uciekniemy. Przejdę tutaj tak, żebym widział to lepiej. Przygotowałem bardzo obszerny referat. Mam nadzieję, że merytoryczny, także proszę się uzbroić w cierpliwość. Przewodniczącego też poproszę o wyrozumiałość, jeżeli chodzi o czas, bo umawialiśmy się, że możliwy referat będzie dłuższy. Nie ma co, to jest zapisane. No to 5 minut dłużej. To proszę zwolnić przed końcem. Te zagadnienia, wokół których będziemy się tutaj obracać, są przedstawione jako słowa kluczowe. Każde z tych słów można by długo komentować, poczynając od rozwoju zrównoważonego, czy w ogóle rozwój zrównoważony, tak jak tutaj był zdefiniowany, jest możliwy w dobie kryzysu klimatycznego? Moim zdaniem nie, dlatego pojawił się nowy termin, niedokładnie właściwie zdefiniowany, tak zwane zrównoważenie. Nikt nie wie, co to jest zrównoważenie, ale bezpiecznie mówić o zrównoważeniu, żeby się nie narażać na rozwój zrównoważony. Ślad węglowy mleka, który już zaczął być stosowany ponad 20 lat temu, nie przyjął się, obecnie wraca ponownie do łask. W związku z tym, co Unia Europejska zaczyna od nas wymagać, pojawił się termin mleko zerowęglowe albo mleko niskoemisyjne, albo mleko neutralne klimatycznie. Te terminy również wymagają zdefiniowania, nie są one tożsame. Deklaracja rotterdamska to jest zobowiązanie światowego mleczarstwa w aspekcie tych zagadnień, o których mówimy. Pojawił się termin bioróżnorodność albo różnorodność biologiczna, usługi ekosystemowe, a to wszystko jest zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Strategia od pola do stołu również jest w tym Zielonym Ładzie. Ta strategia wywołała największy niepokój w środowisku mleczarskim, a także w środowisku hodowców bydła ogólnie, czyli producentów mięsa. Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, czyli już nieodwracalnym ociepleniem klimatu. Pojawił się również termin czysta energia, zupełnie moim zdaniem absurdalny, bo to może być brudna energia. Energia jest to wielkość fizyczna, jednostką jest joule i do tej energii, chociaż mamy różne rodzaje energii, potencjalną i kinetyczną i chemiczną, jeszcze wiele innych możemy wymienić szczególnych przypadków, ale czysta energia to jest jeden z wymysłów politycznych. Niestety do tych zagadnień, czy chcemy, czy nie chcemy, dołączyła się polityka. W moim wystąpieniu, tak jak mają Państwo tutaj spis treści przedstawiony, po wstępie zajmą się Europejskim Zielonym Ładem, w szczególności strategią od pola do stołu, dalej ochroną bioróżnorodności i usługami ekosystemowymi, to są nowe pojęcia, ewentualnie możemy wspomnieć, co robi międzynarodowa społeczność mleczarska wobec zagadnień rozwoju zrównoważonego. Tutaj pan profesor Budny wspomniał o tych Katowicach. W Katowicach na COP21 światowe mleczarstwo strzeliło sobie w stopę, bo było tym dyskutowane zagadnienia
zmian klimatu, a mleczarstwo ogłosiło z dumą, że produkuje więcej gazów cieplarnianych niż poprzednio. No to jakiż to jest rozwój zrównoważony, jakaż to jest walka ze zmianami klimatu. Mleczarstwo szybko się zreflektowało i zaczęło wydawać różnego rodzaju biuletyny tłumaczące sytuację i, no, mówiąc językiem potocznym, odwracające kota ogonem. Trzeba ratować sytuację. Dalej o śladzie węglowym mleka powiem, tu w aspekcie drogi do mleczarstwa zerowęglowego. No i jako podsumowanie zajmą się zagrożeniami dla mleczarstwa na lata 2020-50. W odróżnieniu od tego, co zwykle z okazji jubileuszu przedstawiamy, czyli zajmujemy się tym, co było, rzucamy wzrok wstecz, ja zajmę się tym, co nas czeka. A żeby trochę rozluźnić atmosferę, to proponuję wykonanie quizu. Pani Kasia już jest przygotowana, ale nie zna odpowiedzi. Każdy jest wygrany w tym quizie i co więcej, niekoniecznie musi ujawniać swoje rozwiązanie. Pytanie jest proste. Proszę wskazać kilka czynników, maksymalnie trzy, opisujących aktualny stan, czyli kondycję polskiego mleczarstwa w odniesieniu do energii, środowiska i klimatu. 30 sekund. Jeżeli ktoś ma ciekawe przemyślenie, bardzo proszę o zaprezentowanie. Ja za chwilę ujawnię swoje. Zastanawiałem się nad tym między godziną pierwszą a drugą w nocy. Tak mnie naszło. Wobec tego moja pierwsza uwaga, proszę bardzo. Polskie mleczarstwo zajmuje zaszczytne czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Jest się czym pochwalić. Drugie. Niestety niewiele wiadomo o stanie polskiego mleczarstwa w odniesieniu do gospodarki, energią i środowiskiem, no i klimatem. Nie dowiadujemy się z pierwszej ręki, czyli bezpośrednio od zakładów, nie dowiadujemy się z drugiej ręki, czyli od naszych uczonych i badaczy, dowiadujemy się z trzeciej ręki, od Skandynawów, w okresie przedakcesyjnym, z innych opracowań zagranicznych, a nie z Polski. Z wielką pretensją ten drugi punkt tutaj Państwu prezentuję. No i trzecie, mleczarstwo polskie podlega coraz większym naciskom politycznym dotyczącym gospodarki, energii, środowiska i klimatem. To jest właśnie ten unijny zielony ład. Czy w tym momencie ktoś ze mną się nie zgadza albo ma inne przemyślenia, które chciałby ujawnić? Zapraszamy do ewentualnie do dyskusji po zakończeniu. Proszę dalej. We wstępie chciałem przypomnieć kilka definicji. Pan profesor Butny szeroko się rozwodził na temat mleczarstwa. Ja przypomnę, że mleczarstwo jest działem gospodarki zajmującym się produkcją i przetwórstwem mleka. Także zarówno producenci mleka, czyli hodowcy, krótko mówiąc, i przetwórcy, czyli zakłady mleczarskie albo przemysł mleczarski, mają swoje problemy. Nie zawsze współpraca między nimi dobrze się układa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten nieszczęsny ślad węglowy, to przetwórcy otrzymują surowiec obciążony śladem węglowym w 85% i dokładają do tego tylko 15%. Sprzedają ten produkt, tłumaczą się przed konsumentami za niewinność, za to, za co nie odpowiadają, czyli za warunki produkcji mleka w gospodarstwach mlecznych. O kryzysie energetycznym pan profesor Budny mówił, więc ja już do tego nie wracam. W nawiązaniu jeszcze do tej mojej refleksji, że o mleczarstwie polskim niewiele wiemy, przypomnę pracę nad najlepszą dostępną techniką, czyli nad BAT-em. Jak mówiłem, w okresie przedakcesyjnym, czyli w latach 90. poprzedniego wieku, o mleczarstwie polskim dowiadywaliśmy się z opracowań skandynawskich.
profesor Bujdalski często się jeszcze na nie powołuje, z trzeciej ręki. Tuż przed wejściem do Unii prowadzone były prace nad dokumentacją do BAT-u. Nie zostały one wykorzystane niestety, no tak się złożyło nieszczęśliwie. I było następne rozdanie, czyli następny wariant najlepszej dostępnej techniki. Brałem w tym udział i proszę sobie wyobrazić, że mleczarstwo polskie w tych pracach, są, mam na myśli zakłady, które przesłały wiarygodną dokumentację, to były trzy zakłady z kapitałem zagranicznym. Dwa zakłady z jednej firmy i jeden zakład z drugiej firmy. Państwo mogą się domyśleć, o jakie to koncerny mleczarskie chodzi, nie będę ich tu mówił. Tak było reprezentowane polskie mleczarstwo. Stąd moja uwaga, że o polskim mleczarstwie nie wiemy nic. Proszę dalej. Wspominałem, że jeszcze dieta mogłaby się tutaj znaleźć w tym referacie. Pominiemy. Bardziej nas zaprząta problem emisji gazów cieplarnianych i tym się zajmiemy dalej. Mleczarstwo jest jednym ze źródeł kryzysu klimatycznego. Nie najważniejszym, ale ponieważ walka z klimatem to jest walka o każdy ułamek procenta emisji gazów cieplarnianych, więc mleczarstwo nie może być w tym procesie pominięte. Jeśli idzie o Europejski Zielony Ład, jest to strategia aktywnego przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, mająca na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału czystej energii i osiągnięcie w wypadku mleczarstwa neutralności klimatycznej mleka. Szczególne znaczenie ma tutaj strategia od pola do stołu, a największy niepokój wzbudziło żądanie czy postulat mleczarstwa ekologicznego. No i oczywiście na nasz własny użytek warto wspomnieć, że dorobek stowarzyszenia i dorobek konferencji jest nie do przeszacowania, jeśli chodzi o prezentowanie problemów i rozwiązań gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie. Nie. Proszę. Zajmijmy się teraz przez chwilę Europejskim Zielonym Ładem i jego konsekwencjami dla mleczarstwa. Takie motto temu towarzyszy, że ma być to transformacja gospodarki Unii Europejskiej z myślą o zrównoważonej przyszłości. Także nie tylko rozwój zrównoważony, ale i zrównoważona przyszłość, cokolwiek by to miało znaczyć. Jest to świeża idea wprowadzona w 2019 roku i jeszcze nieobudowana przepisami, rozporządzeniami, dyrektywami. Jest to strategia na rzecz wzrostu obejmująca transformację w sprawiedliwe i dobrze prosperujące społeczeństwo, które będzie w stanie skutecznie odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianą klimatu i degradacją środowiska, tak aby poprawić jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Czysta polityka. Proszę bardzo. Założenia tego Europejskiego Zielonego Ładu przedstawia ten rysunek. Jak widzimy, Unia Europejska nadal podtrzymuje swoją ideę prowadzenia, czyli występowania w roli światowego lidera na dole po lewej stronie. Ma funkcjonować Europejski Pakt na rzecz klimatu. Wszystko to jest transformacją gospodarki z myślą o zrównoważonej przyszłości. Ma być to wsparte badaniami naukowymi i pobudzaniem innowacji. No i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w tych zielonych polach mamy postulaty. Zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska. Nie tylko emisja gazów cieplarnianych, ale jeszcze ograniczenie emisji innych zanieczyszczeń, tak żeby uzyskać nietoksyczne środowisko. Widocznie teraz mamy toksyczne, nic o tym nie wiemy. Dalej, ochrona i odbudowa ekosystemów i bioróżnorodności. Bioróżnorodność to jest nowe hasło, jak sądzę, nie zostało jeszcze mleczarstwu zaprezentowane, co ono znaczy, jakie ma skutki. Strategia od pola do stołu, to jest to, co mleczarstwo od razu dostrzegło, że
tak to jest zdefiniowane, sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy. Przejście na zrównoważoną i inteligentną mobilność, to jest transport, wspieranie na przykład pojazdów elektrycznych i nie tylko. Dalej, budowanie, remontowanie, czyli zużywanie energii, zasobów w sposób oszczędny, zmobilizowanie sektora przemysłowego na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli postępowanie z odpadami albo ograniczenie tych odpadów, dostarczanie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii. No i ostatecznie to, co legło u podstaw tej strategii, czyli bardziej ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej na lata 2030-2050. W 2030 roku będzie pierwsze sprawdzam osiągnięć Unii, jeśli idzie o ograniczenie wzrostu temperatury. No tutaj przy innej okazji szerzej na ten temat mówiłem, rozpatrywane są różne scenariusze w założeniach Zielonego Ładu jest przyjęty scenariusz najbardziej wymagający, czyli dopuszczenie wzrostu temperatury zaledwie o 1,5 stopnia Celsjusza. Moim zdaniem nie do utrzymania. Proszę bardzo. Jeśli idzie o konsekwencje dla mleczarstwa, to już mówiliśmy, tak? Proszę dalej. My chyba się cofamy. Tak. Dalej proszę. Europejski Zielony Ład oznacza konieczność podjęcia energicznych działań dotyczących klimatu, czyli jak mówiłem, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie wzrostu temperatury, dotyczących środowiska, tutaj również zerowy poziom emisji innych zanieczyszczeń, tych toksycznych, prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, zachowanie bioróżnorodności, działania dotyczące energii, czyli uzyskanie jak największego udziału w miksie energetycznym czystej energii, oszczędzanie energii i zasobów, zrównoważony transport i budownictwo. No i wreszcie czwarty dział to jest żywność, sprawiedliwy, zdrowy, przyjazny środowisku, system żywnościowy, strategia od pola do stołu. To są ogólne hasła, ogólne zadania, one będą wymagały uszczegółowienia, czyli obudowania konkretnymi przepisami. Dalej. Tu jeszcze trochę polityki. Europejski Zielony Ład na pierwszym miejscu stawia te społeczności, regiony, branże, przemysłu i pracowników, których dotkną największe trudności związane z realizacją wymienionych czterech podstawowych obszarów. Na to wszystko potrzebne będą pieniądze. Ogromne pieniądze, już nie licząc czasu. Przyczyny ocieplenia klimatu i utraty różnorodności biologicznej mają charakter globalny i transgraniczny, co oznacza, że Unia Europejska może osiągnąć zakładane cele tylko we współpracy z partnerami z całego świata. Sami tego nie zrobimy. Na szczęście jest odzew i w Australii, i w Nowej Zelandii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, i w wielu innych krajach. Zwykle przy takiej okazji każdy potępia Chińczyków, że Chińczycy trują, zużywają ogromne ilości węgla kamiennego. Wszystko to prawda, ale proszę wziąć pod uwagę inny wskaźnik. Wszystko odnieść trzeba na głowę ludności. Jeżeli obliczymy wskaźniki na głowę ludności, to Chińczycy są daleko w tyle. To Kanada i Stany Zjednoczone są daleko w przodzie. Proszę bardzo. W szczególności wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu będzie wymagało zapewnienia dostaw i użytkowania czystej energii w całej gospodarce, w tym w produkcji, przetwórstwie żywności, transporcie i konsumpcji. Cóż to jest ta czysta energia? Nie jest ona do końca zdefiniowana. To można postawić w przybliżeniu znak równości, że to jest energia odnawialna. Ale jeżeli przystępujemy do liczenia neutralności klimatycznej, to wtedy bierzemy pod uwagę emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych i ta definicja czystej energii nieco się zmienia.
Wspomniałem o roku 2030. Do roku 2030 Unia Europejska powinna w sposób odpowiedzialny ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 50 do 55%. Wcześniej zakładano 40%. A do roku 2050 zakłada się osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wydaje się to trudne do osiągnięcia, bo będzie wymagało zwiększenia tempa przeciętnego spadku emisji rocznie z jednego, tak jak teraz, do 3%. Dojdziemy do sytuacji w Polsce i okaże się, że w Polsce to jest zupełnie inaczej. Priorytetowy charakter uzyskają działania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej, znacznego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, szybkiego ograniczenia udziału węgla kamiennego i obniżenia emisyjności paliw gazowych. W tej chwili te zakłady mleczarskie, które przeszły na gaz, dysponują bardzo sprawnymi kotłami gazowo-olejowymi. One mają wysoką sprawność, ale ta sprawność i użytkowanie tego paliwa to niestety nie pozwoli nam na osiągnięcie tych zakładanych celów klimatycznych. Trzeba sięgać po inne rozwiązania. No i na to wszystko mamy całe pokolenie. Zajmie to 25 lat. Spójrzmy teraz na konkrety, czyli zajrzyjmy do tabeli numer 1. A zanim to tam przeskoczyliśmy, to będzie tabela. Najpierw, proszę, to może być wykres, proszę. Ten wykres przedstawia zmiany emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, stały spadek. 23% między rokiem 1990 a 2019. Tak, proszę, w tabeli mamy tutaj zestawione wartości emisyjności gazów cieplarnianych w ostatniej kolumnie dla różnych paliw. Proszę zwrócić uwagę, węgiel kamienny ma wartość 90, prawie 8. Przejście z węgla kamiennego na gaz ziemny to jest przejście na emisyjność 55. Znaczny postęp, ale to nie wystarczy do tego, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną. Mamy tutaj jeszcze biomasę wyróżnioną. Proszę zwrócić uwagę w ostatniej kolumnie. Wartość emisji gazów cieplarnianych, ten wskaźnik jest 1, czyli znikomy. Ale biomasa jest traktowana w sposób szczególny. Tu chodzi oczywiście o drewno energetyczne. Bo jeżeli weźmiemy do tego emisję dwutlenku węgla i policzymy tak jak dla innych paliw, no to wartość GHG będzie 112 plus 1, czyli 113, a więc będzie największa ze wszystkich. Także drewno, biomasa jest traktowana politycznie. Nie liczymy emisji dwutlenku węgla. Ma to swoje uzasadnienie szybkością obiegu, czyli cyklu węglowego szybkiego, który dotyczy biomasy, no ale fakt pozostaje faktem. Emisja gazów cieplarnianych z drewna jest największy. Tak? No i mamy w tym Zielonym Ładzie strategię od pola do stołu, która ma na celu utworzenie sprawiedliwego, zdrowego, przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Też polityka. Tutaj Unia chce zagrać kartą jakościową. Mianowicie stawia sobie zamiar taki, żeby żywność produkowana w Europie, w Unii Europejskiej stała się światowym standardem zrównoważoności. Można to rozumieć w ten sposób oczywiście, że będzie to żywność przyjazna środowisku, czy produkowana w sposób przyjazny środowisku, tak aby przemysł spożywczy nie był oskarżane o to, że zanieczyszcza powietrze, wody i gleby, zużywa ogromne ilości zasobów naturalnych, energii, jest odpowiedzialny za zmianę klimatu i utratę bioróżnorodności biologicznej. Tak, proszę.
Więc główne cele tej strategii, powtórzę, to są zapewnienie zrównoważonej produkcji żywności, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, wspieranie zrównoważonego przetwórstwa, promowanie zrównoważonej konsumpcji żywności. To jest w kierunku konsumentów. I ułatwienie przejścia na zdrową, zrównoważoną dietę. Jak mówiłem na początku, do sprawy dietetyczne pominąłem. Dalej do tej strategii należy również ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności. No i wreszcie zwalczanie fałszowania żywności w łańcuchu dostaw. Realizacja tych celów będzie wymagała stosowania zrównoważonych praktyk, takich jak rolnictwo precyzyjne, ekologiczne, no wszelkie najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące rolnictwa, leśnictwa. Będzie wspierane osiąganie celów środowiskowych. Tutaj pojawia się hasło sekwestracja. Pan profesor Krzemieniewski na ten temat coś więcej powie. To sekwestracja jeszcze jest w sferze rozważań. Nie ma metodologii, metodyki, jak to liczyć, ale jest to bardzo istotny element na drodze do neutralności klimatycznej. Tam sekwestracja będzie bardzo istotnym czynnikiem, to znaczy udział zasekwestrowanego, czyli pochłoniętego przede wszystkim przez rośliny, drzewa, dwutlenku węgla będzie wliczany do bilansu z wartością ujemną, czyli to, co wyemitowane, minus sekwestracja, to będzie tak zwana emisja zero netto. Strategia od pola do stołu obejmuje również ograniczenie chemicznych pestycydów, nawozów sztucznych, antybiotyków, ale również zwiększenie do 25% powierzchni obszarów, na których będzie stosowane rolnictwo ekologiczne. I to bardzo dotknęło mleczarstwo. To by oznaczało, że w podobnej proporcji powinno być produkowane mleko umownie nazywane ekologiczne. Proszę dalej. Na tym rysunku numer 3 mamy udział mleka ekologicznego w najważniejszych krajach Unii Europejskiej. Proszę bardzo. Tam był postulat 25%, Austria ma już 22,5%, czyli praktycznie nic nie musi robić. Polska jest na przedostatnim miejscu, ma 0,5%. Stąd ten niepokój. Na rysunku czwartym z kolei mamy przedstawione obecne i wymagania przez strategię od pola do stołu tempo wzrostu udziału krów mlecznych w stadach ekologicznych. Czyli to tempo obecne w roku 2030 doprowadziłoby nas do udziału 8%, a potrzebujemy, no jeżeli nie dokładnie 25%, to jednak coś koło tego. Proszę bardzo. W związku z tym wywiązała się bardzo burzliwa dyskusja, wiele protestów, jak mówię, i mleczarzy, i hodowców bydła mięsnego. Mianowicie stwierdzono, że występuje w tej strategii szereg sprzeczności, paradoksów, które w większym stopniu powinny być rozwiązywane w oparciu o naukę, wiedzę i doświadczenie, a nie powinny być narzucane wyłącznie jako nakazy o charakterze politycznym. Właśnie podkreślano, hodowcy bydła mięsnego podkreślali znaczenie mięsa w diecie, z kolei producenci mleka podkreślają znaczenie mleka w diecie. Każdy chwali swoje, no ale mamy jeszcze konkurencję, która tutaj taką sytuację wykorzystuje, mianowicie ci, którzy wspierają diety wegetariańskie. Oni na tym chcą swój interes również podjąć. Proszę dalej. Dobrze. Bioróżnorodność, usługi ekosystemowe to są zupełnie nowe zagadnienia, jak sądzę. Takie motto, prawda, nawet do tej strategii jest dopisywane, że kwiaty powrócą na łąki. Bardzo poetycko, ale o co chodzi? Ano chodzi o to, żeby skończyć z tym, co nazywamy monokulturą, również w systemie pastwiskowym i łąkowym. Wobec tego proponuje się określenie wymagań
dla chowu pastwiskowego, który pozwoli określić, że jest to w warunkach zachowania bioróżnorodności. Innymi słowy, ile tych różnych gatunków ma być na łące. Określono to na 32, wtedy łąka nazywa się łąką bogatą. Oczywiście żaden hodowca nie będzie tego liczył, nie będzie obrabiał statystycznie, wydzielał kwater, prawda? Proponuje się inne rozwiązania. Proszę bardzo. No, z zachowaniem bioróżnorodności będzie się wiązała konieczność zmiany sposobów użytkowania gruntów akwenów morskich. A spójrzmy, jak to jest na świecie. W tej tabeli, proszę bardzo, co się dzieje. Nie ukrywam, że jest to tabela sporządzona przeze mnie dość prowokacyjnie, czyli z pewną tezą. Wiem, że największe zasoby węgla pierwiastkowego w biomasie żywej, konkretnie w lasach deszczowych, to są w Brazylii i w Indonezji. I proszę zobaczyć, co się stało między rokiem 1990 a 2090. W Brazylii nastąpił spadek o 5510 milionów ton węgla pierwiastkowego w żywej biomasie. W Indonezji 3320. Razem spadek o 10 tysięcy. Wzrost w niektórych krajach nastąpił. W USA, w Chinach, tak bardzo potępianych, jest i Polska tutaj 280. Więc wzrost mamy o niecałe 5,5 tysiąca, a spadek o 10 tysięcy. Gdzie się podział ten węgiel? Ono poszedł do atmosfery. To jest walka z ociepleniem klimatu. Tak wygląda w rzeczywistości. Proszę. Proszę dalej. O łąkach bogatych mówiłem i teraz przykładowe rozwiązanie, jakimi to wskaźnikami możemy określić w gospodarstwie mlecznym zachowanie bioróżnorodności. Co trzeba śledzić? Udział trwałych łąk, udział białka produkowanego w gospodarstwie, nadwyżka azotu, emisja amoniaku, udział łąk bogatych, udział gruntów objętych systemową ochroną krajobrazu i emisja gazów cieplarnianych, czyli ten ślad węglowy. Tego hodowca nie policzy, chyba że dostanie narzędzie w postaci odpowiedniego kalkulatora. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do tego, co uważam za najważniejsze w moim wystąpieniu, czyli do śladu węglowego mleka. Kolumna druga to jest ta emisja jednostkowa gazów cieplarnianych jako równoważny dwutlenek węgla. I są tu kraje europejskie, nie tylko unijne, kraje europejskie o największej produkcji mleka. Poczynając od Niemiec, 1,44 ślad węglowy, Francja 1,18, Wielka Brytania jeszcze tu jest uwzględniona 1,08, Ukraina 1,04, Polska 1,30. Także startujemy niestety z poziomu wyższego od średniej europejskiej, która wynosi 1,22. To nakłada na nas dodatkowy ciężar, żeby chociaż dojść do tej średniej szybko, ale na to się nie zanosi. Proszę dalej. No i jeszcze z bioróżnorodnością wiąże się problem czy zagadnienie usług ekosystemowych. To jest nowe pojęcie, sądzę, mało kto się do tej pory jeszcze z nim zetknął. Usługi ekosystemowe to jest nowe podejście do współdziałania, w naszym wypadku mleczarstwo, środowisko. Nie będę się wdawał w szczegółowe rozwiązanie, podeprę się przykładami. Proszę dalej. No jeszcze na początku te usługi ekosystemowe możemy sklasyfikować jako usługi produkcyjne, w naszym wypadku dotyczy to żywności, wody, surowca, zasobów genetycznych, zasobów medycznych i lotniczych. Usługi regulujące, tutaj chodzi o regulację jakości powietrza, klimatu, amortyzację ekstremalnych zjawisk pogodowych i tak dalej. Usługi przestrzeni życiowej, czyli siedliska gatunku, utrzymywanie bioróżnorodności. Widzimy więc związek między bioróżnorodnością i usługami ekosystemowymi. No i usługi kulturowe, czyli to, co nam sprawia przyjemność, a więc bodźce estetyczne, rekreacja, turystyka, inspiracja,
dla kultury i sztuki i tak dalej. W czym leży sedno tych usług ekosystemowych? To jest podejście ekonomiczne. To wszystko można wycenić. Za to wszystko się płaci. Albo będzie się płacić. Pytanie tylko, kto na tym położy rękę? Kto na tym skorzysta? Proszę bardzo. Tutaj mamy do podparcia tych rozważań przykłady. Są cztery przykłady. Może weźmy przykład drugi. Woda w Nowym Jorku 15 lat temu nie nadawała się do spożycia. Rozpisano przetarg na poprawę sytuacji. No i zarysowały się dwa rozwiązania. Jedno techniczne, klasyczne. Budujemy oczyszczalnię, stację uzdatniania wody i to będzie kosztowało od 6 do 8 miliardów plus 250 milionów dolarów rocznie za obsługę. I druga koncepcja oparta na usługach ekosystemowych. Zapłacimy wszystkim dookoła Nowego Jorku, którzy mają wpływ na jakość wody, którzy sypią nawozy, którzy zanieczyszczają środowisko i tak dalej, którzy mogą być powiązani z jakością tej wody. I to miało kosztować 1,5 miliarda. Rachunek prosty. Zapłacono 1,5 miliarda, woda się oczyściła, na wyjątku nie ma problemu. A jeśli o narciarstwo idzie, no to taki przykład może niezbyt smaczny, ale to Anglicy obliczyli, że taki mały żuczek, który się nazywa żuk gnojak, to świadczy usługi dla hodowli bydła Wielkiej Brytanii w wysokości 367 milionów funtów sterlingów rocznie, co daje około 200 zł na sztukę bydła rocznie. Tyle się należy żuczkowi. Tak? To już tylko podsumowanie. Do końca. Jeszcze momencik. Proszę to, o, te wykresy pokazują sytuację polskiego mleczarstwa. Państwo pamiętają ten wykres, który przedstawiał spadek emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Tak wyglądają zmiany emisji gazów cieplarnianych w polskim mleczarstwie. Proszę zwrócić uwagę, że od roku mniej więcej 2007 mamy zastój. Nic się nie zmienia. Jak my to nadrobimy? Jakimi metodami budzi naprawdę nie. Do czyj ostatni slajd? Przedostatni. Jeszcze? Podsumowanie. Tak, przepraszam. Podsumowanie dotyczy zagrożeń dla mleczarstwa na lata 2020. To już nie zadania, ale zagrożenia. Do najważniejszych zagrożeń należą kryzys klimatyczny, oczywiście mówiliśmy o globalnym ociepleniu, wylesienie, czyli zmniejszenie powierzchni lasów tropikalnych, to pokazywałem w tabeli, ten zielony wegetarianizm, o którym tutaj wspominaliśmy, czyli nacisk na ograniczenie spożycia mięsa i mleka, dalej czwarte, zagłada wielu gatunków owadów, czyli zapylaczy, to się mieści w bioróżnorodności, kurczenie się zasobów wody, o czym mówił pan Marianowski, dalej proszę. Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli zero odpadów. Myślę, że jeszcze do tego nie przystąpiliśmy, a była już o tym mowa co najmniej 5 lat temu. No, bolączka podstawowa. Niedostateczne wsparcie finansowe dla projektów zrównoważonych. W tym niekorzystny system handlu uprawnieniami do emisji. Odczuwamy to jako wzrost ceny energii elektrycznej. Dalej, konieczność znacznego zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Jak widzimy, od 2007 roku mamy zastój w tej dziedzinie. Prawo raczej nie sprzyja. Punkt 9. Konieczność szybkiego wzrostu udziału mleka ekologicznego. No tutaj jest ogromny dystans do Europy do nadrobienia. Tak więc podsumowując, można powiedzieć, że zarówno producenci mleka, jak i przetwórcy będą musieli włączyć się w celu efektywnego rozwiązywania tych problemów. Konieczne będzie odwrócenie ważności tych problemów. Kwestie dotychczas traktowane jako trzeciorzędne staną się priorytetowe. Dziękuję.